Podstać Państwa w imieniu organizatorów cyklu wykładów Uniwersytet Warszawy, czyli Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Uczelni, Muzeów Uczelnianych, przepraszam, i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy. Jest to niezwykle ciekawe, co usłyszymy dzisiaj, więc wstęp nie będzie długi. Powiem tylko, że ogromnie się cieszę, że dzisiaj gościmy panią dr Aleksandrę Kulikowską i Martę Kuźma z Wydziału Historii, które sprowadzą nas w świat cyfrowy, a konkretnie w świat historii, przestrzeń historii w świecie cyfrowym. To mi się trochę kojarzy, nie ukrywam, z Alicją w Krainie Czarów albo po drugiej stronie lustra. Proszę wybaczyć tą nie akademicką wycieczkę, ale też mnie nastroju namiot, który tu widzimy, to też mi się kojarzy z wędrówkami. Proszę Państwa, zapraszam Was przed zgromadzonych z sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich i przed monitorami ekranami wędrówkę po świecie cyfrowym. I oddaję głos naszym przewodniczkom. Proszę, proszę. Dziękujemy bardzo. Trochę będę o tej Alicji w Krainie Czarów i o namiotach, o podróżach. Ale może zaczniemy od samego początku. Tak, to bardzo dobry pomysł, żeby zacząć od początku. Proszę Państwa, skoro w tytule mamy historię w świecie cyfrowym, to może zastanówmy się przez chwilę, czym ta historia w ogóle jest. Pierwsze skojarzenie, pewnie Państwa, jak i oczywiście moje, to jest przeszłość. No ale oczywiście nie możemy sprowadzić historii wyłącznie do przeszłości, to byłoby za dużo. Potrzebujemy jakiegoś uściślenia. A więc może zdarzenia z przeszłości. Ale to też chyba jeszcze trochę za mało, bo historia to przede wszystkim opowieść. Historia jest więc opowieścią, dotyczy zdarzeń z przeszłości i opowieści o tych zdarzeniach z przeszłości. Ale to też jeszcze, proszę Państwa, nie wszystko, bo tu też jeszcze potrzebowalibyśmy jakiegoś doprecyzowania. Otóż historia jest opowieścią o zdarzeniach prawdziwych. I to jest tak naprawdę clue i to będzie też nić przewodnia naszego dzisiejszego wykładu. No dobrze, proszę Państwa, ale jeśli historia jest opowieścią o zdarzeniach prawdziwych, no to przecież i tak możemy ją uprawiać na różny sposób. No i właśnie, ten sposób jest tutaj wytrychem, ten sposób jest słowem kluczowym. W jaki sposób my chcemy spojrzeć na historię dziś? Chcemy na nią spojrzeć w sposób naukowy. No ale Państwo od razu mogą zapytać, no dobrze, patrzeć na historię jako na naukę, w porządku, ale przede wszystkim jak, a po drugie od kiedy? Od kiedy historia właściwie staje się nauką? Taką najprostszą odpowiedzią na to pytanie, która nie wikłałaby się w jakieś dodatkowe jeszcze dywagacje, byłoby stwierdzenie, że historia naukowa jest w momencie, w którym staje się dyscypliną, w którą, innymi słowy, wchodzi do akademii, jako dyscyplina akademicka. No i z tym związany jest ten dżentelmen, którego Państwo tutaj widzą na tym slajdzie. Johann Christoph Gatterer, uczony, erudyta, niezwykle znany w swoim okresie, w tym okresie czasu w całej Europie. I na pewno Państwo zauważyli, bo to nie trudno zauważyć, że nie jest to zdjęcie z epoki. I nie tylko dlatego, że wynalazek fotografii jest dużo, dużo późniejszy, bo to 1839 rok, a więc wiele, wiele lat po śmierci Gatterera. Zresztą tego nie ukrywałyśmy, sami Państwo widzą po lewej stronie tego slajdu informację, że jest to obraz, powiedziałabym, wykreowany przez sztuczną inteligencję. No to przyjrzyjmy się temu na moment, jak to sztucznej inteligencji się udało. W pierwszej chwili, powiedziałabym, wygląda całkiem nieźle, chyba Państwo przyznają. Ale gdy przyjrzymy się dokładniej, proszę zauważyć, że Gatterer, owszem,
ma narzędzie pisarskie, jest to pióro, ale nie ma perpetuum mobile. To pióro należy w czymś maczać, a tu nie ma atramentu, nie ma kałamarza. To jest pierwszy błąd sztucznej inteligencji. Ja widzę jeszcze jeden. Proszę zwrócić uwagę, naprzeciwko Gatterera mamy naczynie, w którym znajdują się obsadki i stalówki. Gdzieś tam wystające właśnie stalówki, gdzieś tam wystające obsadki. To też duża niekonsekwencja. Proszę Państwa, Gatterer to jest uczony z Göttingi, bo tego jeszcze nie powiedziałam, a więc Niemcy. W Niemczech stalówki upowszechniły się właściwie pół wieku po śmierci Gatterera. A więc to następny, no niestety, błąd sztucznej inteligencji. No ale wróćmy do naszego bohatera. Proszę Państwa, dlaczego Gatterer jest tak ważny? Tutaj mają Państwo na tej rycinie widok Göttingi z XVIII wieku. To już nie jest kreacja sztucznej inteligencji, to jest autentyczna, to słowo dzisiaj się będzie jeszcze wielokrotnie pojawiało, autentyczny widok Göttingi z XVIII wieku. Wybrałam go nie tylko dlatego, że dobrze oddaje ten czas, ale również i z tego względu, że tu po lewej stronie mogą Państwo zaobserwować właśnie dom Gatterera. Ale nas interesuje najbardziej to, co jest zapisane na slajdzie. 1764 rok. To jest moment, w którym po raz pierwszy na świecie zaistniał Instytut Nauk Historycznych. I co nam ten Instytut Nauk Historycznych właściwie dawał? Co on daje dyscyplinie historycznej? Proszę Państwa, bardzo wiele. Bo w nim Gatterer rozwijał cały arsenał narzędzi krytycznych. Ja tutaj na tym slajdzie wymieniłam tylko cztery. Heraldyka, czyli nauka o herbach, sfragistyka, czyli nauka o pieczęciach, numizmatyka, czyli nauka o monetach i dyplomatyka, nauka o dokumentach. Ta zaraz dla nas będzie szczególnie ważna. Jest ich jeszcze wiele, wiele więcej. No dobrze, ale teraz zastanówmy się wobec tego, czy dla nauki historycznej ten rok 1764 jest takim momentem przełomowym, takim najważniejszym. Wcześniej niewiele się działo, a od tego momentu wszystko się zaczyna. Oczywiście nie, bo tak w historii nigdy nie jest. Historia zawsze jest o wiele, wiele bardziej skomplikowana. I tak jest i w tym przypadku. I proszę Państwa, tu wprowadzam kolejnego naszego dzisiejszego bohatera. Jest to mnich benedyktyn z kongregacji świętego Maura Jean Mabillon. I tu również, jak Państwo widzą, jest to kreacja sztucznej inteligencji. I tu chyba, po Gattererze, już nawet nie muszę Państwu mówić, na co należy zwrócić uwagę, żeby rozpoznać błędy sztucznej inteligencji. Bo jak się Państwo dokładnie przyjrzą, to zauważą Państwo, że to pióro w rękach wykreowanego Jeana Mabillona kończy się końcówką od długopisu. I jeszcze jedna drobna uwaga, merytoryczna, może też warto w tym kontekście o tym powiedzieć. Benedyktyni z kongregacji świętego Maura nie nosili habitów w takim kolorze. One były raczej ciemne, takie może powiedzmy grafitowe, ale na pewno nie miały koloru takiego jasnobrązowego. No ale dlaczego Jean Mabillon? Dlaczego on jest dla nas taki istotny? Jeśli Państwo znają takie określenie praca benedyktyńska, czyli taka żmudna, dokładna, drobiazgowa, to Jean Mabillon z całą pewnością jest, czy może być jej ucieleśnieniem. Proszę Państwa, jest on autorem bardzo ważnego dzieła. De re diplomatica libri sex, czyli o rzeczy dyplomatycznej w sześciu księgach. Rzecz wydana w 1681 roku. To jest tak naprawdę dla nauki, z punktu widzenia nauki historycznej, olbrzymi przełom. Bo to jest dzieło, które kompleksowo mówi nam o tym, jak rozpoznać dokument prawdziwy od dokumentu fałszywego. To, o czym mówiłam na samym początku. Historia ma być nauką o prawdziwych wydarzeniach. I tu znów ta prawdziwość, w tym wypadku dokumentów, wraca.
Oczywiście Mabillon mówił tutaj nie tylko o autentyczności dokumentu, ale i o autentyczności dawnej chronologii. To nie oznacza, że on był pierwszy. Przed nim też byli inni, którzy prowadzili dociekania krytyczne. Przed nim też byli nawet i tacy, którzy pisali na ten temat, ale to dzieło jest wyjątkowe, ponieważ jest pierwsze takie kompleksowe i w systematyczny sposób pozwala przyłapać kogoś na fałszerstwie. Ale jest jeszcze jeden powód ważny, dla którego wspominam tutaj to dzieło Mabillona. Proszę Państwa, ono powstało w bardzo gorącym z punktu widzenia formowania się nauki historycznej w okresie. My go określamy w historiografii jako bella diplomatica. Co to takiego bella diplomatica? Tłumacząc z łaciny, wojny dokumentowe, albo wojny o dokumenty, albo po prostu spory o to, czy jakiś dokument rzeczywiście jest prawdziwy, czy to tylko fałszywka, czy to po prostu zwykły falsyfikat. Takich wojen dokumentowych można naliczyć w Europie Zachodniej około 20. I one wybuchały w różnych miejscach. Na Wyspach Brytyjskich, jak Państwo widzą, we Francji, w Niemczech, we Włoszech i w monarchii habsburskiej. Dlaczego wybuchały? Chyba można odpowiedzieć na to w ten sposób, że to właściwie walka o szeroko rozumianą własność. No bo proszę Państwa, jeżeli jakiś klasztor uzyskuje przywilej, dzięki któremu nie musi płacić daniny na rzecz na przykład miasta i ktoś w którymś momencie mówi, ten przywilej jest fałszywy, on nie jest prawdziwy, musisz tę daninę płacić, no to chyba robi to wielką różnicę, prawda? To jest pozbawienie kogoś części dochodów. Inne powody, dla których takie wojny wybuchały, to na przykład spory o egzempcję, czyli o hierarchię. A więc czy załóżmy klasztor podlega biskupstwu, czy nie? To też jest ważne, bo proszę Państwa, koniec końców wszystko sprowadza się znów do pieniędzy. Do tego, czy klasztor będzie mógł zachować jakieś dobra w całości, czy będzie się musiał nimi podzielić na przykład z biskupstwem. I wreszcie mamy spory o charakterze, można powiedzieć, wyznaniowym. Do tych będzie dochodziło szczególnie w Niemczech. W czasie, kiedy mieszczaństwo ewangelickie będzie się ścierało z właścicielem dóbr kościelnych na przykład, z katolickim właścicielem dóbr, tak moglibyśmy powiedzieć. No właśnie. Proszę Państwa, widać więc z tego, co dotychczas powiedziałam, że dokument, jego autentyczność zyskuje ogromną wagę. To, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest fałszywe, jest od tego momentu właściwie dowodem w sprawie. I tak właściwie ten dowód w sprawie często jest nazywany. Ja tu może przytoczę jeden taki konkretny przykład. Jeśli chodzi o taką bardzo, bardzo znaną bellum diplomaticum, które zainteresowało opinię publiczną w Europie Zachodniej na długi czas, ponieważ było nie tylko najbardziej znane, najgłośniejsze, ale też i to było najdłuższe bellum diplomaticum. Mianowicie spór miasta Lindau z klasztorem, który znajdował się w jego obrębie. Już właściwie od samego początku było jasne, że klasztor augustianek, znajduje się na straconej pozycji. Ale tak jak Państwu powiedziałam, ten spór trwał bardzo długo. Co to znaczy? Rozpoczął się od lat 30. wieku XVII, a trwał do lat 20. wieku XVIII. Więc proszę zobaczyć, kilkadziesiąt lat. W tym czasie adwersarze obu stron zmieniali się, ale praktycznie cały czas augustianki były na przegranej pozycji. W którymś momencie, w
wpadły nawet na znakomity pomysł, żeby poprosić jako swojego obrońcę Jeana Mabillona. Co na to Mabillon? Z prawdziwą maestrią napisał list do Ksieni, że jest mu niezmiernie przykro, że sytuacja klasztoru wygląda dramatycznie, ale niestety wygląda na to, że ten dokument jest fałszywy, więc nie może się podjąć w tej kwestii pomocy. Dowód w sprawie. Bardzo ważna rzecz. Ważna również i z tego względu, że w pewnym momencie pod koniec XVIII wieku uczeni historycy zaczęli ten dowód w sprawie nazywać źródłem historycznym. Jak Państwo wiedzą, tak jest po dzień dzisiejszy. W historiografii niemieckiej bywało różnie. Twierdzi się, że jako pierwszy tego pojęcia źródło historyczne, to pojęcie użył Gatterer. Natomiast jeśli chodzi o historiografię polskojęzyczną, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo wiemy kto, gdzie, jako pierwszy. Historycy bardzo lubią docierać do początków, więc ja też się nie będę przed tym uchylać. I proszę Państwa, u nas po raz pierwszy źródło historyczne powołał w swojej króciutkiej pracy pod tytułem Historyka Joachim Lelewel, którego Państwo tutaj widzą na slajdzie. Historyka była de facto skryptem dla studentów. Swego rodzaju, powiedzielibyśmy dzisiaj, brykiem, żeby wiedzieli o tym, jak właściwie uprawiać historię, o co w tej historii chodzi i jaka jest jej metoda. No właśnie, skoro już przy metodzie jesteśmy, to składa się ona z takich trzech zasadniczych elementów. Z heurezy, z krytyki historycznej i interpretacji. Więcej pewnie trzeba powiedzieć o tej pierwszej. Czym takim jest heureza? Jeśli kojarzą ją Państwo z okrzykiem heureka, czy właściwie eureka, to bardzo słuszny ślad, bo to właśnie odkryłem, znalazłem. Na tym też polega heureza. Na odkrywaniu, na poszukiwaniu źródeł, na stawianiu sobie ewentualnie nowych pytań badawczych. Krytyka historyczna to oczywiście weryfikacja materiału źródłowego i wreszcie na sam koniec, o tym nigdy nie można zapominać, historia to również interpretacja. No i właśnie, proszę Państwa, zatrzymajmy się na chwilę przy tym pierwszym etapie, etapie heurezy. Wstępnym wydawać by się mogło, że właściwie najprostszym i tak jak na slajdzie to napisałyśmy, mówiącym o tym, z czym zmaga się historyk. Gdy na przykład idzie do archiwum, bardzo prosty etap, znajdujemy źródło, a następnie jedyne co musimy zrobić, to właściwie je przeczytać. No to próbujmy. Chyba nie jest to łatwa sprawa, prawda? A to jest list, nomen nomen Joachima Lelewela, napisany dość kaligraficznie, no bo jak Państwo przypuszczają, listy to jest raczej coś, nad czym się człowiek bardziej pochyla i stara się przynajmniej pisać kaligraficznie. No dobrze, to może inny dokument? To z zebrania filomatów. No nie jest lepiej. Proszę zobaczyć, mimo wszystko jesteśmy cały czas przy dokumentach pisanych w języku polskim. Ale zarzucą mi Państwo, że no dobrze, wybrałam takie dokumenty, które są pokreślone, gdzieś tam widać tutaj jakieś plamy. No to w takim razie może za chwilę przywołam dokument, który jest napisany w sposób idealnie kaligraficzny. O! I wcale nie jest dawny, bo jest sprzed I wojny światowej. Tylko niestety tu mamy inny problem, bo to niemiecka kurenta, a więc trzeba niestety umieć czytać kurentę, żeby się dowiedzieć, że jest to po prostu recepta na chleb waniliowy. I proszę Państwa, z tym wiąże się kolejna rzecz. Z czym właściwie historyk chodzi do tego archiwum, żeby sobie w jakikolwiek sposób pomóc? Na pierwsze dwa takie elementy od razu pewnie Państwo wpadną. Przede wszystkim lupa, po drugie jakiś notatnik i ołówek.
Bywa, że i długopis. Ale dlaczego ja tu się zdecydowałam akurat na ołówek? No bo kiedyś do archiwum można było przychodzić wyłącznie z ołówkiem. Nie wolno było używać długopisów. Zresztą do dziś są takie archiwa, w których nadal to obowiązuje. I tu się Państwo zdziwią. Dlaczego ta makówka? Proszę Państwa, to jest raczej symbol niż element, z którym historyk przychodzi do archiwum i łączy się z lupą. Dlaczego? Proszę Państwa, gdy czytamy rękopisy na przykład Joachima Lelepena, bardzo często się zdarza, że zwłaszcza jego noty marginalne są wielkości ziarenka maku. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest drobnica. Praktycznie nie jesteśmy w stanie tego przeczytać bez uzbrojonego oka. Stąd ta lupa nadal jest niezbędna. No ale oczywiście rzeczy, bez których dzisiaj trudno spotkać historyka w archiwum, to jest lustrzanka cyfrowa czy aparat cyfrowy, może nie aż tak znakomity, jak tutaj widać, a coraz częściej właściwie telefon komórkowy, bo jest prosty, bo ma całkiem niezłą rozdzielczość. Ale, proszę Państwa, to dopiero początek. Przed nami kolejne możliwości. Skantent, który widzą tutaj Państwo przed sobą. Na razie jeszcze nie jest to narzędzie szeroko wykorzystywane, chociaż mamy go na Wydziale Historii UW, tym się musimy i możemy pochwalić. Proszę Państwa, co to takiego? To jest właściwie narzędzie, które służy do skanowania dokumentów. Jedyna rzecz, którą muszą Państwo zrobić, to ściągnąć aplikację na telefon. Następnie odpowiednio wycelować, tak żeby aparat w telefonie mógł objąć książkę. Aplikacja sama ustawi ostrość, to jest bardzo ważne, i w trybie automatycznym właściwie sama będzie robiła zdjęcia. Państwa zadaniem będzie tylko przekładanie stronic, które będą w danym momencie skanowane właśnie przez aplikację. Ale to jeszcze nie wszystko, bo oprócz tego, że zyskają Państwo dobrej jakości skan, to te skany będą mogły zostać jednym kliknięciem w telefonie przesłane do chmury. Nie trzeba zatem w żaden sposób obciążać swojego telefonu. A skany znajdą się w odpowiednio poukładanych kolekcjach. Szalenie, szalenie ulatwiająca rzecz. Olu, a pytanie, czy historyk musi iść do muzeum? Do archiwum. Do archiwum, przepraszam. Nie, do no. Archiwum. A, proszę Państwa. Przepraszam, do miejsca, w którym jesteśmy. Oczywiście, no, historyk nie musi chodzić do archiwum. Może też chodzić do biblioteki. Tam też są bardzo ciekawe zbiory. A co ty na to, że to archiwum historyk ma teraz na swoim biurku? No mów. No dobrze. Dostęp do tych, do różnych źródeł mamy poprzez archiwa cyfrowe, do których, które może nie zastąpią nam wizyty w muzeum, ale są takim pierwszym podejściem do poszukiwania źródeł, do tego, gdzie możemy znaleźć źródła, w jakim one są stanie, a może w jakim sposób są opisane. I tych źródeł, tutaj wymieniamy tylko kilka przykładowych i takich, które dotyczą Polski, są polskimi instytucjami. I co takie zbiory reprezentują? Co możemy tam znaleźć? Możemy tam znaleźć dokumenty pisane, dokumenty, rysunki, mapy, zdjęcia różnych obiektów, które mogą być dowodem w sprawie, mogą być źródłem. No właśnie. Ale proszę Państwa, wszystkie te ułatwienia to jest rzeczywiście wspaniała rzecz. To, że możemy mieć w tej chwili dokumenty w chmurze, oczywiście ułatwia nam pracę. Ale jeden problem nadal pozostaje. My te źródła musimy umieć przeczytać. I co nam w tym pomoże? No właśnie. Widzą Państwo na slajdzie różne narzędzia, które służą historykowi również przy rozczytywaniu manuskryptów. No to już jest w ogóle rzecz bardzo, bardzo sympatyczna. Spośród tych wszystkich my się skoncentrujemy tylko na jednym, najważniejszym. Transkrybus. Jak sama nazwa wskazuje, to narzędzie służy do transkrybowania manuskryptów. Prosty i szybki sposób. Tu akurat mają Państwo na slajdzie moje konto na Transkrybusie, w
którym mamy widoczne dwa dokumenty. I za moment, jakbyś mogła, Marto, przesunąć. O właśnie. Jak Państwo zobaczą, gdy nacisnę jeden tylko przycisk transkrybuj, okaże się, że ten mój dokument z lewej strony, tak jak tutaj Państwo go widzą, może słabo, ale rozpoznane zostaną poszczególne linie tekstu, a następnie odwzorowane w wersji dla nas o wiele, wiele łatwiejszej po prawej stronie, co słabo, ale widzą Państwo tutaj, proszę mi wierzyć, to rzeczywiście drukowany tekst łatwo czytelny. Tylko gdyby rzeczywistość była tak prosta i gdyby rzeczywistość była tak łatwa, to nie potrzebowalibyśmy historyków, a jednak są nadal potrzebni. A do czego są potrzebni historycy? Okazuje się, że żeby odczytać taki poprawnie taki list w transkrybusie, musimy najpierw go nauczyć tego czytania. A jak go nauczyć? No, to, że taki tekst powstał i jest on czytelny dla nas, to najpierw transkrybus przeczytał w pierwszej wersji, w pierwszej iteracji i okazało się, że ma wiele błędów. Ola usiadła, poprawiła te błędy i ja mogłam tą próbkę wrzucić znów do transkrybusa, podać ją jako próbkę, która służy do uczenia się i powstał algorytm, który już następny list odczytał z dużo lepszą dokładnością, precyzją. I tak zrobiłyśmy z kilkoma listami, które po jakimś czasie już listy odczytywały zdecydowanie lepiej. Proszę Państwa, no tak, ale manuskrypty manuskryptami, ale mamy też inne typy źródeł, na przykład takie jak mapy. Dokładnie, mamy mapy i co z tego, że mamy mapy? Możemy je obejrzeć, zoomować, przybliżyć, oddalić, ale dość często spotykamy te mapy jako obrazki. Ale oprócz tych obrazków mamy też metadane, które umożliwiają nam już troszeczkę więcej zdobyć informacji na temat tych map. Dowiedzieć się, kiedy one powstały, jaki jest ich tytuł. Mamy informacje na temat tego, co jest poza ramką, w jakiej są skali. Ale to nie koniec. Mamy też mapy, które są warstwami, które możemy zobaczyć jako nakładane się warstwy na informacje obecną, na współczesne dane przestrzenne. Instytut Historii opracował mapy z przeszłością, w której zebrał kilka różnych map, bo teraz jeśli zaglądamy sobie na Google Maps, mamy mapy, które są na różnym poziomie szczegółowości. Jeśli chcemy oglądać miasto, sięgamy bardzo głęboko do tej mapy. Jeśli chcemy podróżować po Europie, te mapy są zupełnie inne. Tutaj ideą map z przeszłością jest właśnie pokazanie tego, że te mapy mogą być z różną dokładnością i dodatkowo z informacją współczesną. No dobrze, ale wiesz, że to wszystko już było. Jak to już było? Powiedz o tym. Proszę Państwa, tu znów wracamy do wieku XVIII. I znowu wracamy do naszego bohatera numer jeden, a więc Gatterera. Gatterer był człowiekiem wręcz opanowanym na punkcie wizualizacji i na punkcie tego, że historia jest nauką, która musi działać na warstwach. Co to znaczy? Gatterer zrywał z linearnością historii. Nie chodzi o to, że mamy rozpocząć od punktu A, przejść do punktu B, C i zakończyć na punkcie Z. To nie jest historia dla Gatterera. Historia to jest wielowarstwowa nauka, gdzie jeśli mówimy o mapie, mamy oczywiście mapę polityczną, ale na nią nakładamy mapę przyrody, na nią nakładamy mapę kultury i tak dalej, i tak dalej. I kolejny element ważny dla Gatterera to są wizualizacje, tu zresztą też na tym slajdzie zapisane. To znaczy Gatterer tworzył w różnej ilości diagramy, które miały pokazywać, na przykład jak się rodzą narody, jak umierają. To wszystko zostało zestawione w takich bardzo dynamicznych barwach i w bardzo dynamicznych układach, po to, żeby zerwać z historią, jak ja powiedziałam, linearną. No i co ty na to? No to spójrzmy na to, jak możemy wykorzystać mapę. Mapa jest świetnym narzędziem do tego, żeby pokazać korespondencję. My pokusiłyśmy się o to, żeby zająć się korespondencją Chopina i pokazać ją, jak ona się przedstawia na mapie. Między jakimi miastami korespondował Chopin? No ale myślę, że następne pytanie każdy zadaje, no dobrze, ale z kim on korespondował?
I wykorzystując te same dane, wykorzystując te same informacje, automatycznie i bardzo szybko możemy zobaczyć to, z kim on korespondował. I możemy zobaczyć i Wojciecha Grzymałę, i Justynę Szopę. Dzięki też takim wizualizacjom możemy szybko odnaleźć list. Klikając na jeden punkt, zobaczyć listy, które pisał do danego nadawcy, do danego adresata, do danej osoby. Ale to nie wszystko. Możemy też, wykorzystując te same dane, od razu zobaczyć, kto był adresatem, ile listów wysyłał do kogo, a kto mu odpisywał, albo ile listów zostało zachowane, a o których nie wiemy, albo przez daną instytucję zostały zachowane i gdzie musimy szukać odpowiedzi na jego listy. To daje nam nowe pola poszukiwawcze, nowe pytania badawcze, które w szybki sposób można zobaczyć tutaj. Inną rzeczą możemy też popatrzeć już troszkę głębiej na to, jak te listy były pisane. Jak długie listy pisał do kogo? Z naszych analiz wynika, że najdłuższe listy pisał do Brotale Levela. Też wizualizacje umożliwiają nam weryfikację hipotez. Kiedy zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, my sobie postawiłyśmy pytanie, właściwie taką hipotezę, że prawdopodobnie Lelewel pisał do swojej rodziny wtedy, kiedy nie był na święta, tak? Bo analizowałyśmy jego młodzieńcze listy. No i pewnie w grudniu to on był w Warszawie i do nikogo nie pisał. Co się okazało, że jednak nie. Że jednak ten czerwony fragment diagramu okazuje się, że też pisał z Wilna i z innych miast, koniecznie z Warszawy. Więc to umożliwia nam szybką weryfikację tego, że jednak musimy iść w innym kierunku, że to nie ma korelacji z miesiącami, ta jego korespondencja, tylko z czymś innym. Więc szukamy dalej. Też bardzo łatwym narzędziem i pomocnym jest mapa przy pokazywaniu podróży. Wzięłyśmy sobie z jednego z listów informacje na temat tego, gdzie on, jak on podróżował i umieściłyśmy na mapie. I teraz to, o czym mówiła wcześniej Ola, o tym odczytywaniu, poszukiwaniu miejsc, nie zawsze łatwo jest je odczytać z tekstu pisanego, a zwłaszcza tego pisanego drobnym markiem. I mapa pozwala nam, umożliwia, pomaga w zweryfikowaniu, że jednak to jest ta miejscowość, a nie inna. Że ta miejscowość może być na trasie naszego podróżnika albo nie. I podsumowując już tak, zbliżając się do końca, możemy zobaczyć, że te technologie, jest ich tak wiele i tak różne, począwszy od sztucznej inteligencji, z której zaczynamy powoli korzystać. Wszyscy, chyba każdy z nas zajrzał do ChatGPT, żeby dowiedzieć się, co z tym zrobić. Ale to nie tylko tekst, to tak jak widzieliście Państwo na naszej prezentacji, to również obrazy, również filmy tworzone przez sztuczną inteligencję. To, że mamy dostęp do źródeł cyfrowych ze swojego biurka, że żeby iść do archiwum, do biblioteki, możemy wcześniej przygotować sobie sami kwerendę, zapytać, wiedzieć już, być przygotowanym, o co pytać osoby w archiwum, a także przeanalizować już wcześniej pewne dokumenty, pewne źródła. Dane przestrzenne, których jest ogrom w internecie, takich, które pokazują nam dawne nazwy, gazetary z różnych miejsc, z różnego czasu, do których dość często chcemy wiedzieć, jak miejscowość nazywała się w przeszłości, albo znajdujemy miejscowość, o której nie wiemy, ale takie gazetery pomagają nam w odnalezieniu współczesnej nazwy. Systemy informacji przestrzennej, mapy z przeszłością i tak dalej. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo sami zajrzeli do wielu z tych narzędzi, bo one są coraz bardziej przystępne. Są takie, że możecie sami dodawać swoje treści, wykorzystywać je do swoich analiz. Ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że w pracy historyka będą te narzędzia wykorzystywane, ale jakie są ich plusy i minusy, jakie są wady, jakie zalety, to zostawiamy trochę do Państwa, do przemyślenia, bo to na pewno nie jest zamknięta lista. Zachęcam do tego, żeby pomyśleć, że mimo tych wad musimy wiedzieć o nich, ale pamiętajmy też o zaletach, które bardzo pomagają nam pracy historyka. Jeszcze na koniec
ostatni slajd. Proszę Państwa, chciałbyśmy zakończyć trochę niekonwencjonalnie. Trochę może świątecznie, trochę zadając kolejne pytanie. Spróbujmy. Proszę Państwa, to oczywiście dobra zabawa. I tak to na początku wygląda. Wiele osób może dzisiaj coś takiego zrobić. Ale proszę zauważyć jeszcze jedną konsekwencję tego działania. Otóż, skoro w usta Ateny można włożyć piosenkę Jingle Bells, która będzie jeszcze bardzo dobrze współpracowała z ruchem jej ust, to oznacza to nie mniej, nie więcej, że można to właściwie zrobić z każdym. W związku z tym chyba pozostaje nam podziwiać i trzymać kciuki za historyków, którzy będą się zajmowali naukami pomocniczymi historii XXI wieku. Dziękujemy Państwu bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań, coś jest jasne. Słucham. Teraz jest czas dla Państwa. Teraz będzie lepiej. Jest czas dla Państwa. Proszę uprzejmie. To może ja powiem kilka słów. Jestem z wykształcenia kartografem, trochę zajmuję się GIS-em i wprowadzam w swoje zajęcia to, że będę uczyć studentów GIS-u, więc mamy zajęcia dotyczące przedmiot nazywa się mapy i sieci. Pokazuję studentom, jak wykorzystać dane cyfrowe, trochę o czym tutaj mówiłam, tak? Jak wykorzystać źródła cyfrowe, zwłaszcza mapy, w ich pracy badawczej. Czyli poznają narzędzia, jestem praktykiem, więc bardziej pokazuję im, jak mogą z tego skorzystać, jak mogą dodać swoje dane, jak mogą swoją pracę badawczą, dyplomową wzbogacić o te narzędzia. Czyli to są bardzo praktyczne zajęcia pokazujące wykorzystanie systemów informacji przestrzennych i oprogramowania służącego do danych grafowych, danych sieciowych. To, co pokazywałam Państwu na slajdzie dotyczącym Fryderyka Chopina i Joachima Lelewela. Szanowni Państwo, kolejne pytania. A ja mam pytanie, czy byłaby Pani doktor wskazać instytucje, projekty, które Waszym zdaniem w szczególnie interesujący sposób, może wzorcowy, wykorzystują tego rodzaju narzędzia? Podejrzewam Wam, że jest ich mnóstwo, ale no tak, powiedzmy, w zakresie pokrewnym do tego, czym się zajmujecie. Dobra, to ja może też odpowiem na to pytanie. Najpierw może pochwalę się i pochwalę Wydział Historii. Jestem zaangażowana w dwa projekty. Jeden dotyczy, nazywa się Miejsca, Ludzie, Wydarzenia i pracujemy nad tym, aby opracować narzędzia, które będą wspomagały historyków w swojej pracy. Staramy się odnaleźć albo wspomóc, odnaleźć zastosowanie różnych narzędzi. No i znów wracam do danych grafowych. Drugi projekt, w który jestem zaangażowany, to jest Pracownia Historii Cyfrowej, którego szefem jest Ola. Zajmujemy się korespondencją Lelewela i wykorzystaniem TI-a do tego, żeby opisywać te listy, a następnie dowizualizować. I następny etap naszej pracy to jest właśnie wykorzystanie i wizualizacja korespondencji Lelewela w różny sposób, czy na mapach, czy przeprowadzanie analiz GIS-owych, przeprowadzanie analiz
dotyczących tekstu, tego co mamy w tekście i tak dalej. I tego dotyczące, a także zajmujemy się w pracowni cyfrowej popularyzacją humanistyki cyfrowej, historii cyfrowej i prezentujemy projekty naukowe, które w bardzo przystępny sposób, które umożliwiają historykowi troszeczkę bardziej wejść właśnie w to cyfrowe życie i zapraszamy na wykład jutro. Wykład jest prowadzony online i stacjonarnie i będzie dotyczył Konopnickiej na Dobrej, projektu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. To trochę chwalenia się, dziękuję Przemku za to pytanie. A inne instytucje, które warto polecić, ja też trochę tam kilka informacji wrzuciłam na slajd, więc jeśli ktoś z Państwa będzie chciał do nich wrócić, to będzie można zobaczyć te instytucje, ale na pewno muszę powiedzieć o Instytucie Historii PAN i zakładzie, który zajmuje się, którego przykład pokazywałam mapy z przeszłością. I na pewno ich praktyki warto obserwować i zaglądać do nich, bo robią ciekawe rzeczy. Ja myślę, że też warto powiedzieć o GIS-ie w Lublinie i zespole, który tam pracuje. Wprawdzie to nie jest zespół typowo naukowy i są to zlepek różnych osób z różnych uczelni, ale robią coś bardzo ciekawego, więc to, co mi tak na szybko i myślę, że najciekawszego przychodzi do głowy, to właśnie to. Także zachęcam do odwiedzenia tych dwóch ośrodków. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo. Twórczo rozwinięcie takiej mojej pewnej idei skrzydła, mianowicie chcąc zdigitalizować całą bibliotekę własną, usunęłem dwa kartony, gdzie deseczki poprzez smartfon. I to miało taką zaletę, że mogłem jeszcze regulować wysokość, w związku z tym różny format książek mógł być w zależności od tego formatu dostosowany wysokość ustawienia smartfonu, więc mniejsze formaty miały większą wydajność. Ale przez powiedzmy 8 lat to się udało, prawie samą bibliotekę zdigitalizować. Twórcze rozwinięcie. Ogromną wartość tej pracy widać dla każdego osobiście poprzez zdigitalizowanie zbiorów ksiąg parafialnych, metryk urodzin, co zostało już dokonane praktycznie. Nie wychodząc z domu, można się cofnąć z genealogią rodzinną do XVII wieku, co jest po prostu gigantycznym postępem takim kulturowym, że przodków można odczytać w Polsce w takiej sekwencji czasowej i to są nie tylko już dane zrekonstruowane, ale łącznie ze stanami tych dokumentów parafialnych. Inna taka ciekawostka, te zbiory przyglądałem, to wpływ takich procesów kulturowych, mianowicie tu mamy Lelbera, który jest jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku, końcówki XVIII. I te pismo jest graficzne, stosowane w korespondencji. Ale też warto zwrócić uwagę, że od połowy XIX wieku wchodzi taki element kulturowy jak alkoholizm wśród osób zajmujących się związane z zaborem rosyjskim i wpływem kultury stamtąd. I natychmiast pismo staje się rozlane w dokumentach, w księgach parafialnych, w księgach urzędowych. Po prostu widać kulturowy wpływ. Taki podejście rzeczy, jak rozszerzanie się zaborczego kultury alkoholizmu. I to też można wszystko dostrzec. Chciałem podziękować, ponieważ to jest bardzo wartościowa praca, nie tylko dla środowisk naukowych, ale po prostu dla każdego, udostępnianie tych zbiorów w sieci. Dziękuję. Dzień dobry. Ja chciałbym się zapytać, bo Panie wspominały o rozwijaniu różnych rozwiązań, które do danych problemów, danych działań badawczych mogłyby się przydać.
I ja chciałbym się dopytać, aczkolwiek domyślam się, bo to prawdopodobnie odpowiedzi, jakie są, czy są już przewidziane, jakie są przewidziane starania, żeby rozwinięte ciężką pracą rozwiązania przetrwały w czasie i były do przekazania dla oprogramowania, które będziemy mieć za 5, 10, 15, 30 lat. To jest więc kwestia technicznego przekazu, a druga to jest kwestia tego, jaki wpływ na taką pracę właśnie rozwijania tego typu rozwiązań, oprogramowania, package'ów, czegokolwiek. Jak w świecie naukowym, jak przede wszystkim na Wydziale Historii jest jakby chociażby ten zakład, o którym Pani wspominała, jak się ustosunkowuje do kwestii oprogramowania open source'owego, Powiem tak, uczelnia zawsze jest fantastycznym miejscem do tego, żeby korzystać z oprogramowania otwartego. Moje doświadczenie i otwartego, i prywatnego, tak? Moje doświadczenia z Wojskowej Akademii Technicznej były takie, że dostałam niesamowite pudełko oprogramowania GIS-owego, z którego mogłam korzystać jak z takiej wielkiej bombonierki, do której można zaglądać, wybrać sobie narzędzie, które mi pasuje, tak? Ale nie zawsze wszystkich stać na takie rozwiązania. Więc narzędzia open source'owe są dużo tańsze, nie kosztują, tak? Ale mamy więcej problemów z ich wykorzystaniem. Budowanie społeczności to jest kolejny i kontakty między społecznościami, więc to jest zawsze wybór między czymś, co jest może bardziej elastyczne, ale mniej przygotowane, a czymś, co jest skrojone, zszyte na miarę, tak? Tak jak z sukienką, tak? Jeśli chcemy iść i mieć uszytą super sukienkę, no to wybieramy sobie odpowiednie miejsce. Poruszył Pan bardzo dużo problemów, tak, w tym pytaniu. Począwszy od tego, że aplikacje są najbardziej zawsze narażone na zmianę technologii, tak? Jeśli sięgamy do stron internetowych, do których byliśmy przyzwyczajeni do korzystania z nich, okazuje się, że po zmianie jakiejś technologii niestety nie mamy dostępu do tych narzędzi. Więc o co musimy najbardziej dbać? O te dane, które zbieramy, czyli inwestować w serwery i w takich i przechowywać dane, udostępniać kody tego, co robimy, udostępniać jak największą grunto surowe dane, dostęp do kodu i tyle, okej? Okay? To ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście naszym wielkim marzeniem jest zebranie wszystkich projektów cyfrowych, które już się toczą i będą się toczyły na Wydziale Historii pod jednym takim parasolem, w jednym takim repozytorium, po to, żeby to, o czym Marta mówiła, uskuteczniać. No, to jest oczywiście wielki problem, ten pierwszy, o którym Pan powiedział, czyli co zrobić, żeby te projekty przetrwały. Wiemy, że wiele projektów umarło śmiercią naturalną. Myślimy na razie, ale myślę, że coś wymyślimy. Chociażby ten projekt repozytorium, który już gdzieś tam kiełkuje i już gdzieś nad tym intensywnie myślimy, mam nadzieję, że w końcu będzie pomysłem, który się powiedzie. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zachęcamy jeszcze do zadawania pytań w kuluarach. Może jeszcze przyjdą Państwu jakieś kwestie do głowy. Ja chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować Panią doktor za niezwykle frapujące i inspirujące wystąpienie, które
też dało mi wiele do myślenia i myślę, że będę miał jeszcze sporo pytań, które zadam Wam, jeśli nie dzisiaj, to w kolejnych dniach. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie i od razu zaproszę na kolejne wystąpienie osoby związanej z Wydziałem Historii UW, pani profesor Dobrochna Kałwa, 31 stycznia przyszłego roku wygłosi wykład pod tytułem Historia kobiet, gender, queer, o pożytkach, paradoksach i przyszłości perspektywy mniejszościowej w badaniach historycznych. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Żegnam się z Państwem, życząc wesołych świąt i udanego przyszłego roku. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz na wykładach organizowanych przez nasze muzeum. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.